Oż ty kurwa. Wyskoczył, go prawie miałem. Obejrzyjcie ten film do końca, bo będzie się działo naprawdę wiele, a dzięki temu, że go obejrzycie do końca, wspieracie nasz kanał i możemy się rozwijać. Dokładnie, także pamiętajcie, łapka, subik i widzimy się w dalszej części materiału. Cześć wam wszystkim, witam was na kolejnym odcinku na kanale Giętka Wędka. Tym razem będzie wędkowanie na Method Feeder na wodzie PZW. Jest dzisiaj gorąco jak diabli, ma do mnie dojechać Michał i drugi Michał. Więc będzie nas trójka i planujemy takie wędkowanie co najmniej przez 24 godziny. Raczej ja planuję przez 24 godziny, bo jest godzina 12, jest cholernie gorąco, a ja się już rozkładam, jestem cały spocony. I pierwsze co, to myślę już o tym, żeby rozłożyć parasol i się schować troszeczkę do cienia. Chłopaki przyjadą gdzieś koło godziny 17-18, zostaniemy do jutra, do godziny 12 i zobaczymy, co uda się złowić. Ja nastawiam się typowo na metodę, Method Feeder, a chłopaki, no zobaczymy, przyjadą, opowiedzą, jakie mają plany na to wędkowanie. Jak możecie zobaczyć, fotel już stoi, zamontuję sobie teraz z przodu parasol, z tego względu, że słońce mam przed sobą i chciałbym złapać trochę cienia. Nie spodziewałem się, że będzie tak mocno grzało. Jest chyba ze 30 stopni w cieniu, więc w słońcu jest chyba ze 35 albo i więcej. Jestem w samych klapeczkach. Będę moczył nogi w tej wodzie, chociaż ona chyba też jest ciepła jak herbata. Montuję wszystko, siadam, zmontuję wędkę i możemy coś powędkować. Chciałbym wam teraz zaprezentować całe moje stanowisko. Właśnie tak ono wygląda. Tutaj parasol już wysłużony, czeka na zmianę. Myślę, że w tym roku już się doczeka, ale od deszczu może by jeszcze tak dobrze nie uchronił, ale cienia daje wystarczająco. Wszystko mam zamontowane na fotelu Kuzo Quantum na nogach D36. Podnóżek, fotel i do tego półka również z Kuzo. A tu taki fajny mam pojemnik, już go prezentowałem wcześniej. Pojemnik z Matrixa, który powinien trzymać w środku stałą temperaturę, czyli się nie nagrzewać od słońca. I rzeczywiście stał na słońcu, go otworzyłem i tutaj jest dość, no troszeczkę chłodniej niż na zewnątrz. Tu mam pełno pojemników w środku. Wrzucimy później na moczę pelet, tutaj wrzucę i będzie tutaj z przynętami sobie czekał. Uchwyt na parasol z Decathlonu. Najlepsze ramię do fotelów. Nie wiem, jak ono by się sprawdzało przy innych koszach lub innych stanowiskach wędkarskich, ale jeśli chodzi o stabilność do fotelu, ten uchwyt, i to jest Jacksona łamany, bez żadnych regulacji wysokości, jedynie tam, gdzie widzicie, gdzie mam sygnalizatory góra-dół i to jest koniec. Nie ma żadnych innych pokręteł, tu są tylko zaciskowe. Rewelacyjnie sprawdza się, jeśli chodzi o fotel. Przerabiałem już dużo tych ramieni do fotela i niestety wszystkie, które mają regulację góra-dół właśnie na zębatkach jakieś, powodują drgania. To jest bardzo stabilne, trzyma się elegancko, można siedzieć, szczytówki się nie ruszają. I tutaj na górze mój patent. To jest zwykła fajka na dolni, którą używam do klasyka. A tutaj na końcu, jak możecie zobaczyć, to są końcówki z Buzz Bar.
z Busbarów, jakoś tak to się chyba wymawia. I zamówiłem tylko górne części, bez tych nóg wbijanych do tego, do ziemi, z tego względu, że je wkręcą sobie tutaj fajkę właśnie. Na górze mam widełki mocne, gumowe, zaciskowe, a z przodu, jeśli chodzi o dzisiaj, założyłem sygnalizatory z tego względu, na razie ich nie będę używał, ale w nocy odpalę hamulce, odkręcę albo odpalę wolny bieg. Jak będzie jakieś branie, to mnie obudzi, bo wątpię, że uda mi się wytrzymać pół dnia na tym gorącu, jeszcze całą noc przy wędkach. Więc to na wieczór już sobie przygotowałem takie ułatwienie. One na chwilę obecną są wyłączone i tam również jest takie samo z Busbaru właśnie ta góra tej podpórki, tylko że tam mam zamiast tych plastikowych wzmocnień, fajek, zamontowane sygnalizatory. I tak to właśnie wygląda i jest rewelacyjnie, wam powiem. Jest rewelacyjnie. Siądziemy sobie. Będę siedział w cieniu. Będę może moczył nogi. I mam nadzieję, że będę łowił jakieś ryby. Biorę się za przygotowanie peletu. I czas najwyższy zarzucić wędki. Produkty, jakie będę używał do wędkowania dzisiejszego dnia, są to trzy rodzaje peletów, ale nie będę ich mieszał. Zaczynam po kolei. I postawiłem na pelet z Genloga jako pierwszy, truskawka, który sprawdził mi się bardzo dobrze w Austrii, jeśli chodzi o połów karpi, więc dzisiaj troszeczkę sobie go rozrobię, powędkuję na niego kilka godzin, jeśli nie będzie żadnych efektów, skończy się i rozrobimy troszeczkę inny pelet. Mam trzy rodzaje, więc pierwszy to jest Genlog. A na jakie przynęty będę łowił? Zacznę od małych przynęt Ringersów. To są Ringersy o rozmiarze 6 mm. Ringersy oraz pelet Genloga dostaniecie w sklepie Roadshop bez najmniejszego problemu. No i mam jeszcze oczywiście niezawodnego Ringersa Orange Chocolate. Ale to będzie na później, albo na wieczór nawet. Na chwilę obecną chcę zacząć od tych małych przynęt. Pobawić się jakimiś leszczami, karasiami. Nie liczę tutaj od razu na jakieś karpie. Z czasem mam nadzieję, że one tutaj przyjdą. Namoczenie peletu zależy od wielu czynników. Jakości, temperatury wody, jaką zostaje zalany oraz od wielkości. Często na opakowaniach jest instrukcja, lecz po jakimś czasie nabieramy doświadczenia i ustalamy własne sposoby. W tym przypadku, biorąc pod uwagę ciepłą wodę, pelet moczyłem jedynie 30 sekund. Następnie po wyciągnięciu z wody odłożyłem do pojemnika na 10 minut. Pelet był sypki, a po ściśnięciu ładnie się kleił i formował. W łowisko dzisiejszego dnia weszły same leszcze. Odłowiłem ich kilkanaście i wszystkie w tym samym przedziale. Cieszyłem się z tak dużej skuteczności przynęt, lecz chciałem złowić coś innego. Postanowiłem zmienić przynęty na największe, jakie posiadałem i założyłem Ringers Orange Chocolate o rozmiarze 12 mm. Niestety nic to nie zmieniło. Po czasie musiałem dorobić peletu, zrobiłem sobie chwilę przerwy, a po chwili dojechali chłopaki. Szybko się rozkładają i zaczynamy wspólne wędkowanie. Nie, to właśnie tutaj tam sobie poddęciłem taką linię, nie wiem, 4 metrów, taki pas, właśnie, parę rakiet, a zestaw położę sobie przed krzakiem. No, tak mniej więcej. Położę, żeby nie było w samym centrum tego nęconego, a drugi zestaw myślałem, żeby troszeczkę dalej i na to duże drzewo, na tym dużym parkingu. To są wszystkie drzewa duże? Nie, no pierwsze. A pierwsze. No, jak jest słup i zaraz pierwsze na prawo. I będę chciał właśnie zobaczyć. No i spróbuję dwa smaki na słodko, na śmierdząco. Czy jakaś ryba weźmie to? Cholera wie. Nie chcę nic mówić, ale Michał tu przyjechał z bardzo wygodnym karpiowym fotelem od elektrostatyka. Tym razem Enzo w naszych rękach, jak możecie zobaczyć. Obity materiał, gruby, mięciutki. Normalnie można w nim spać. A jeszcze nie miałem okazji sobie posiedzieć. No, powiem wam, że drzemkę by tu szczelił przed braniem. Ale mieć dobre, głośne sygnalizatory, bo sen może być głęboki. Michał, co tam się wydarzyło? Jeszcze nic. Coś tam pukło, coś tam pykło. Zobaczymy. Na razie dalsza linia się odezwała. Jedzie na drugiej. A to ty, na pierwszej. Ale jaja. Na jednej i na drugiej zaczął. Ale ładnie jedzie. Patrz, ruszył. Coś dużego. Aż się spławiło. Siedzi.
ale miał branie na prawej. No idź, podbierz mu, do śmiało, idź tam. Tam nic nie ma, szybko jest podać. No jest ryba fajna. Masz coś? Coś jest, ale no wydaje mi się, że to chyba jest siotr. Chociaż... No to ważne, że ryba. Nie no, oczywiście. Jedzie Michał, już mnie tu leje pod bierakiem. Możesz iść na ten, na czubek. Ale to było ciekawe, co nie? Na prawej wędce pikło, tak. A nagle walnęło na lewej. Szybka, sprawna akcja. Każdy wie, co ma robić. Jeden holuje, drugi podbiera, trzeci kameruje. Ale nie mówi się kameruje, tylko nagrywa. Tak. Bo zaraz znowu komentarze będą... Idziemy na matę do kamery. Dobrze, to zapraszam na matę. Dzień dobry, mamy już 5 rano, chłopaki jeszcze śpią, no i w nocy za wiele się nie działo, jak widzieliście, nie wiem, czy to Michał nagrał wczoraj, czy nie, jeszcze leszcza złapałem gdzieś tak między 22 a 23, w nocy jedno piknięcie na karpiówkach u chłopaków, no a ja zaczynam od rana, na metodzie ani na jednej, ani na drugiej przynęty nie miałem. Nic większego po prostu nie złapało, może gdzieś jakiś leszczyk ściągnął z bagneta przynętę, ale tylko przerzuciłem, założyłem świeżą oczywiście i miałem już branie i coś mamy w każdym bądź razie. Myślałem, że się tu zaciął. No i zapewne to leszcz. Karaś, złoty! Ha, ha! Pięknie! Myślę, co taki odjazd mi tu zrobił. A to złoty karaś. No teraz to już jestem zadowolony. A jednak oni nie chcą, jeszcze śpią, a ja będę tutaj rybki żarasz takie ładne targał. Już wam pokazuję rybę. No, jestem bardzo zadowolony. I to taki spory. Zobaczcie sami. Piękny złoty karaś. Ha. Na Ringersa, 12 mm. Wypuszczam go z powrotem do wody. Kolejne branie mocno wygina mi wędkę. W koszu ląduje karp, ale to, co wydarzyło się za chwilę, zaskoczyło mnie jeszcze bardziej. Słuchajcie, nie miałem włączonego mikrofonu. Tutaj jest karp, a na drugiej wędce już przyłożył następny, jak tylko tego dałem na matę. No nie wierzę normalnie, jeden za drugim. Chyba karp będzie. No coś cięższego, na pewno nie leszcz. Zobaczcie sami, co tu się dzieje. Normalnie jestem w szoku. Będzie tego polejemy wodą. Żeby się jej nic nie stało. O, jeszcze jej nie wypiąłem, nie zdążyłem jej nawet wypiąć. A tu już siedzi następna. Amur, ale ładny. Ale amur ładny. Większy od tego karpia. Oż ty kurwa. Wyskoczył. Już go prawie miałem. Skubany. No nie da się wsadzić do tego podbieraka. Mam go. O! O kurczę, ciężki. Amurro. No i zobaczcie, są dwie ryby. Strzał. Strzał za strzałem. Szybko zdjęcie i do wody wypuszczamy. Po tych dwóch bonusach do samego południa brały już tylko złote karasie. Wyciągnąłem ciekawe wnioski. Używałem cały czas peletu 2 mm truskawka od Genloga i Ringersy 12 mm Orange Chocolate. Jak widzieliście, dzień wcześniej brały same leszcze.
Rano kolejnego dnia wpada karpi amur, a następnie cały czas odławiam złote karasie. Czy przynęta i zanęta ma znaczenie? Wydaje mi się, że niewielkie znaczenie mogło tu mieć podawanie towaru w jedno miejsce, co ściągnęło ryby. Lecz pora i zmiana pogody z upalnego wczorajszego dnia na kolejny chłodniejszy dzień było najbardziej istotne. A co wy o tym sądzicie? Udanem zasiadkę z metod Feder już kończę. Chłopaki z ciężkim sprzętem nie mieli tyle szczęścia co ja, ale ostatnio mówią, że nic nie łowią, więc musiałem pokazać, że dobry ze mnie zawodnik. U Michała pipka na karpiówce. Mówię, leszcz ci się chyba uwiesił, wesić to przerzuć. No i zobaczcie, Michał ściąga zestaw. Zobaczcie, co tu się wydarzyło. Się naplątał. No taką kulę. No bijesz rekordy wielkości, naprawdę. Ja się nie spodziewałem, że sobie posadzili, że na żywca łowię. Teraz to ikrę musisz złowić. Kijankę taką ikrę. Patrząc po poziomie, jakim rosną te ryby, no to tak, to już niedługo będzie ikra. Będę ganiał za mamuśkami. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Nadszedł czas zakończenia tej zasiadki. Tak, i będziemy się powoli zbierać do domu. Fajne były ryby, ciepła nocka, burza nas ominęła. Kamil pokazał klasę, łowiąc naprawdę pięknego karpia, amura. Karasie żyć mu nie dawały, tak jak leszcze. Mi się pofarciło, złowiłem jesiotra. Michał nam potowarzyszył. W każdym bądź razie punktowe wędkowanie z dość częstym przerzucaniem dawało na tej zasiadce najlepsze skutki. Karpiówki, no niestety stały Michał tylko tego jesiotra złowił, u Michała drugiego niestety nic. Ale chłopaki się nie poddają, oni to są karpiarze, więc w końcu znowu wyciągną jakąś rybę, tak jak Michał niedawno wyciągnął karpia 20-kilowego, co też możecie zobaczyć w naszych poprzednich materiałach. Udało się, pofarciło, a najlepiej, powiem wam tak, jechać nad wodę i nie liczyć na cokolwiek. Totalny chill out, relaks i wtedy ryby biorą jak, nie wiem co. Jak trza. Jak trza, dokładnie. Bo jak się człowiek nastawia, napali, a nic się nie dzieje, to później można depresji dostać. Wszystkie produkty, jakie widzieliście tutaj, są ze sklepu Roadshop. Tak samo Michała, karpiowe zestawy i Przemka też na filmach, jak możecie zobaczyć, Przemek też często występuje. Wszystko mamy ze sklepu Roadshop, tam robimy zakupy i możecie nas dzięki temu wspierać, jeśli sami zrobicie zakupy w tym sklepie, więc was serdecznie zapraszamy. No i oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji i widzimy się w każdą sobotę o godzinie 16:00.